Serdecznie witam z Warmii i Mazur. Święta Lipka. Pierwszy koszykarski kamp. I ćwiczenia najmłodszej grupy, nazwanej tutaj U13. Dzisiaj ćwiczenia z obrony. W tej grupie chłopcy z rocznika 99, 98, między innymi z takich klubów jak GTK Gdynia, Regis Wieliczka, są chłopcy z Gniezna, z Grudziądza, trener przylazły z Pruszkowa. Już mieli chłopcy ćwiczenia z reprezentantem polskim Chlebowickim przedwczoraj. Ej, uwaga! Stańcie! Pan, wszystko jest ważne, zobaczcie! Obrona ściśnie. O tak, słyszę. Daj mu piłkę, zobaczcie, jeżeli ja byłem w tej pozycji i on poda piłkę i ja nie zmienię pozycji, to biegasz, no biegasz, zobaczcie. Nagle ten mi wołał mnie już trenowcy, że tam jest. Co jest ważne, jak ktoś podaje, co? Kiedy piłka opuszcza ręce równo z piłką, już wchodzę mu w drogę w roli obrony ścięcia. Ty próbujesz ściąć, jeżeli patrzcie, nie udało się, zmiana kierunku, wszystko odbicie, tak? Próbuję biec pod kosz. Co ja robię obrońca? Wykonuję tylko skręt głowy i nogi, tak? Biegę pod kosz. Nie, wracam na pewno pozycję. Jeżeli tak, jeżeli tu się otworzy, to mu daj. Ale jeżeli wbiega do góry, to podawajcie mu piłki biegu. Jeżeli tutaj w pozycji nie ciąg piłki, a wybieg do góry, daj mu. I od razu z tobie na jeden strunę, od razu, okej? Okay? Pokażemy? Proszę bardzo. Zmienimy? Wbijaj się do góry. Zagadnij. Obra się do góry. Zagadnij. Zagadnij. Daj mu. Zagadnij. Drugą grupę prowadzi pan Rafał Knop, który ma duży, duży, duży bagaż doświadczenia jako zawodnik i jako trener. Treningi obrony są niełatwymi treningami, ale jak ważny to jest element, że myślę koszykarskim, to każdy wie, mecze wygrywa się obroną. I dobrze obrońcy są bardzo poszukiwani przez skautów różnych klubów, bo to od nich zależy, czy wyeliminują liderów czy shooterów danej dobrej drużynie. Na razie tyle z pierwszego kampu koszykarskiego w pięknie położonym miejscu w Świętej Lipce. Specjalnie dla Świętej Lipki z Ibi.